Pieniądze na szczytne cele można zbierać w zwykły i niezwykły sposób. Ten drugi wybrała Caritas, by pomagać potrzebującym dzieciom. Zamiast wrzucać złotówki do puszek, można je przecież ułożyć jedna obok drugiej i przy okazji pobić rekord Guinnessa. W ubiegłą sobotę w kilkunastu diecezjach w Polsce, również w naszej, odbyła się inauguracja akcji Kilometry Caritas. Bicie rekordu dopiero pod koniec maja, ale już teraz na torze kartingowym w Warszawie można było poczuć przedsmak tych emocji i połączyć jałmużnę wielkopostną z szybką jazdą i sporymi emocjami. Dzisiaj inauguracja. Inauguracja bicia rekordu Guinnessa przez naszą diecezję. Chcemy pobić Austriaków. Oni w 2011 roku zebrali 75 km, 240 metry, 1 eurocentówek, takim ułożonym jedną za drugą. A my chcemy pobić ten rekord złotówkami. W tej wspaniałej inauguracji wspomagali nas panowie Rafał Marton i pan Marek Dąbrowski. Dzisiaj za 44 zł można było się przejechać ze mną i z Rafałem Martonem tutaj na torze F1. Bardzo fajnym gokardem. Nawet miałem zaszczyt jechać z ojcem dyrektorem Caritasu diecezji warszawsko-praskiej. Niesłychana sprawa. Pierwszy raz jechałem na takim torze kartingowym jeszcze w towarzystwie. Fantastyczna sprawa pana Marka Dąbrowskiego. Niesłychana sprawa. Przeciążenia, siły odśrodkowe, dośrodkowe i fantastyczna jazda pana Marka. Ja wierzę w to, głęboko w to wierzę. Możecie mniej wierzyć niż ja, że uda się pokonać 75 km, 240 metrów, dobra. Bo tak naprawdę te 44 złotówki ułożone na 1 metr to jest 44 złote dobra, które każdy z Państwa, i ja, i Ty, i nasi przyjaciele są w stanie tak naprawdę wyłożyć po to, żeby zrobić coś dobrego. Ja bardzo mocno wierzę w to, że nam się uda, więc jeżeli ktokolwiek z Was ma jakiś pomysł, jak może te złotówki przeznaczyć, to gorąco Was zachęcam, bo 29 maja mamy tylko czas.